Cichy, ciemny, śpiący świat, śpiew spłynął z górnych stron. Aniołów chór przy dźwięku harf zanucił pieśni ton. Na ziemi pokój ludziom brac, a Bogu w górze cześć. W głębokiej ciszy leżał świat, gdy brzmiała cudna pieśń. Też aniołów Boży chór okrąża ziemię tą. Dziś też nad grzesznym światem tym anielskie pienia brzmią. I choć dziś też przy dźwięku harf brzmi wciąż ta sama pieśń, lecz nie są w stanie dźwięki te nad świata zgiełk się znieść. Spełnią się proroków, ziszczą sny, gdy wreszcie ludzie wszystkich raz oddadzą Bogu cześć, gdy ziemia z aniołami wraz powtórzy cudną pieśń. Bom, 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 bom. Może mamy nastawienie, że te święta nie spełnią naszych oczekiwań, bo może ktoś do nas nie dojedzie, bo może po prostu kogoś zabrakło. Jednak takie podejście może spowodować, że to będą smutne święta. A dziecko, które urodziło się w Betlejem, dzisiaj jako król, jako pan tego świata, ma dla nas zupełnie inną propozycję. On nas zaprasza, żebyśmy przyszli do Niego, dlatego że chce nam dać radość, dlatego że chce nam dać pokój. A przede wszystkim chce, żebyśmy się nie bali. Żebyśmy się nie bali teraz i kiedy przyjdzie ponownie. I tego właśnie, jako zespół Cześć, chcemy Wam wszystkim życzyć. Radości i błogosławionych świąt. Witamy Was bardzo serdecznie na Witajcie. Tegorocznym spotkaniu wigilijnym. Na samym początku pozwólcie, że wytłumaczymy się, dlaczego mamy te maski. Otóż mamy specjalne względy bezpieczeństwa. Jak dobrze wiecie, w te święta. Otóż założyliśmy te maseczki, żeby już więcej nie jeść. Tak, ale jak się okazało, niestety teraz w trakcie nagrywania są one dość niewygodne, dlatego Mateusz, proponuję Ci taki układ. Zdejmujemy maseczki, ale zobowiązujemy się do tego, że nie będziemy już więcej jeść. O tak, pomimo że kilka mandarynek jeszcze zostało, ale postaramy się je zjeść w przerwach między programem. Także... Witajcie jeszcze raz. Witamy Was bardzo serdecznie na tegorocznym nabożeństwie wigilijnym, zwanym również potocznie pasterką. Jak doskonale wiecie, nie możemy się w tym roku spotkać wszyscy razem w kościele, ale cieszymy się, że pomimo tego jesteście razem z nami, że nie zniechęciliście się i że faktycznie bierzecie udział w tegorocznym nabożeństwie. Tak, pomimo tego, że to spotkanie wigilijne zawsze było dla nas czymś naprawdę wyjątkowym, gdzie mogliśmy się w tak wielkiej grupie razem spotkać, pośpiewać, poprzytulać, złożyć sobie życzenia, to chcemy, aby dzisiejszy program zastąpił Wam takie spotkanie, oczywiście na tyle, ile możemy. A czeka nas właśnie wspólny śpiew, czeka nas filmik, który będziemy mogli zobaczyć, słowo,
Mamy też dla Was przygotowaną na sam koniec specjalną niespodziankę, także zostańcie z nami do samego końca. Ale zanim przejdziemy do tego wszystkiego, to chcemy Was zachęcić, żebyście pokazali się nam. A mianowicie, teraz właśnie na Facebooku został opublikowany post. Post, w którym zachęcamy Was do tego, żebyście zrobili zdjęcie, jak bierzecie udział w dzisiejszej posterce i wrzucili je w komentarzu. Krótko zaprezentujemy, jak długo to zajmuje. I już. Zdjęcie gotowe, nic tylko wstawić teraz w komentarzu na Facebooku. Tych z Was, którzy jesteście trochę odważniejsi, zachęcamy, żebyście nagrali może, jak wspólnie z nami kolędujecie, również tam to wrzucili. Nie przedłużając, zapraszam Was bardzo serdecznie do wspólnego śpiewu. Oddaję głos już Filipowi i całej grupie w kościele. Wigilia w Malince to oczywiście niezapomniane chwile wspólnego kolędowania. Ale tym razem niestety nie możemy być tutaj razem. Wielka szkoda, ale jest też dobra strona, dlatego że możemy kolędować w naszych domach, do czego serdecznie zachęcamy. I zaczniemy tradycyjnie od Cichej Nocy. Świętujmy urodziny Jezusa.
Piękna kolęda, prawda? Nie mogliśmy zacząć inną kolędą. Cicha noc. Tak, dokładnie. Zanim jednak przejdziemy do takiej części, gdzie będzie tych kolęd więcej, gdzie będziemy sobie mogli więcej pośpiewać, chcemy Was teraz zaprosić do obejrzenia krótkiego filmiku. Filmiku nastawionego na oczekiwanie. Film przygotowała dla nas Julka. Żyjemy na ziemi. Czujemy się bezpieczni. Rozwijamy pasje. Szukamy czasu, gdzie zmieścić obowiązki. Zakładamy rodzinę. I spędzamy chwile, które upewniają nas, jak dobrze jest w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jednak strach jest nieodłącznym elementem, który panuje w naszym życiu. Czego się boimy? Choroba? Nieznane? A może śmierć? Nasze życie jednak nie kończy się na ostatnim oddechu. Nasze życie od tej chwili jest już wieczne. Bóg zaplanował przyszłość po naszej śmierci. Tak jak napisał w swoim słowie, aby każdy, kto w Niego wierzy, otrzymał życie wieczne. Życie, nie potępienie. Jeśli szczerze oddałeś swoje życie Bogu i uwierzyłeś, że Jezus zmarł za każdy twój grzech, a twoja relacja jest z Nim żywa, to w oczekiwaniu na Pana nie powinno być miejsca na strach, na twoją przyszłość. Boże obietnice nigdy się nie zmieniają i zawsze są aktualne. Nikt nie wie, ile tak naprawdę ma czasu. Nikt nie zna dnia ani godziny powrotu Pana. Dlatego musimy zawsze być gotowi. Czytanie Biblii i odkrywanie codziennie Jego Pisma pomoże wybrać odpowiednią ścieżkę. A każde słowo wypowiedziane w modlitwie zbliża coraz bardziej. Bóg daje pokój, daje odwagę, daje radość, pocieszenie. Wyczekiwanie staje się czymś pięknym, niezwykłą wizją. Każdy dzień przybliża nas do Niego, do najpiękniejszego spotkania. Nic nie równa się z nadzieją, jaką On nam daje. Codziennie możemy uczyć się, jak żyć lepiej dla Niego. Bo gdy przyjdzie Pan z wielką chwałą, wyprostujemy się i podniesiemy głowy ku górze, gdyż zbliża się nasze odkupienie. Wyczekuj. Bye.
dobrze, że nasz wigilijny wieczór nie mógłby się odbyć bez pewnej kolędy, właściwie pastorałki, o czym przypomniała mi moja kochana teściowa, mianowicie w Dzień Bożego Narodzenia. I musimy się tutaj podzielić na cztery głosy. Soprany, czyli słowiki, alty, czyli wróble, szpaki, czyli tenory i gołębie, czyli basy. Czy każdy już wie, jakim jest głosem? Jeśli tak, to możemy zaśpiewać. Na razie taka próba generalna. W Dzień Bożego Narodzenia. W Dzień Bożego Narodzenia, radość wszelkiego stworzenia, ptaszki w górę podlatują, Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują. Ptaszki w górę podlatują, Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują. Zaczynają słowiki. Słowik zaczyna dysz kantem, wróbel mu wtóruje altem, szpak tenory krzyknie czasem, a gołąbek kruchnie basem, kruchnie basem. Szpak tenory krzyknie czasem, a gołąbek kruchnie basem, kruchnie basem. Tak, to była próba generalna, ale widziałem, że niektórzy nie śpiewali, także proszę się teraz przyłożyć. Jeżeli jesteście w grupie, no to proszę tam wymóc, żeby każdy zaśpiewał swoją partię. I śpiewamy już teraz wersję płytową. W Dzień Bożego Narodzenia. W Dzień Bożego Narodzenia, radość wszelkiego stworzenia, ptaszki w górę podlatują, Jezusowi wyśpiewują. Ptaszki w górę podlatują, Jezusowi wyśpiewują, wyśpiewują. Słowik zaczyna też kantem, wróbel mu wtóruje altem, szpak tenory krzyknie czasem, a gołąbek kruchnie basem, kruchnie basem. Szpak tenory krzyknie czasem, a gołąbek kruchnie basem, kruchnie basem. No właśnie, o to chodziło. Dzięki bardzo. Teraz jesteśmy już naprawdę dobrze rozśpiewani, więc zaśpiewajmy kolejny piękny refren Gloria in Excelsis Deo. Oh,
cud, cud, bo w żłobie śpi dzieciątko syn na gołąbek gruchnie basem. Gruchnie basem. Mamy nadzieję, że wam też udzielił się ten świąteczny klimat kolędowy i że śpiewaliście razem z nami. Tak, a teraz już przechodzimy do dalszej części programu. Chcielibyśmy wam przedstawić wyniki ankiety, którą przeprowadziliśmy kilka dni temu. Zadaliśmy wam 5 pytań w tematyce okołoświątecznej. Jeżeli nie braliście udziału w tej ankiecie, to zachęcamy, żebyście uczestniczyli w naszej zabawie właśnie teraz tam, gdzie jesteście. Tak, a pierwsze pytanie, jakie wam zadaliśmy, brzmiało tak. Barszcz wolisz z uszkami, czy może z pasztecikiem? Dla mnie odpowiedź była jednoznaczna, z pasztecikiem. Dla mnie też, ale właśnie okazuje się, że dla ludzi ankietowanych nie było to tak jednoznaczne, ponieważ wyniki podzieliły się pół na pół, z wyjątkiem jednej osoby, która przegłosowała uszka. Ach, to troszeczkę jest jak z tymi notami w skokach ostatnio, że jeden sędzia i po prostu przekręca całą rywalizację i wyniki wszystkie na... Ach, nie tą szalę, którą byśmy chcieli. Niestety. Kolejne pytanie dotyczyło naszej ulubionej kolędy. Właściwie były tylko dwie do wyboru. Była to Cicha Noc i Przybierzeli do Betlejem. I jak się okazuje, wygrała Cicha Noc, co chyba nikogo z nas nie dziwi. Dlatego też postawiliśmy właśnie ją jako pierwszą do wspólnego śpiewu. Natomiast dziwić mogą wyniki trzeciego pytania. Zapytaliśmy, czy wolicie udać się późno wieczorem na pasterkę, czy może wstać wcześnie rano i pójść na jutrznię? Mówi się pastorka. A nie pastorałka? Pastorowa? Tak, jakoś tak się to mówi. W każdym razie okazuje się, że na jutrznię poszłaby prawie połowa z was, aż 45% głosów było na tą opcję. Ja zdecydowanie wolę te wieczorne nabożeństwa niż wczesne wstawanie. Tak, ciężko czasem znaleźć motywację, żeby wstać jeszcze przed świtem. Kolejne pytanie dotyczyło życzeń, jakie sobie składamy podczas Wigilii i nazwaliśmy je długie, na przykład szczęścia, zdrowia, spełnienia marzeń, radości, uśmiechu, Bożego błogosławieństwa, z danej sesji, powodzenia w pracy, powodzenia w szkole, czy po prostu nawzajem. Tak, może zademonstrujmy, jak to wygląda w praktyce. Mateuszu, nawzajem. Nawzajem.
I okazuje się, że opcję nawzajem wybrało aż 47% z Was, ale jednak ponad połowa ciągle składa dłuższe życzenia, bardziej przemyślane. Dlatego tak to właśnie wygląda. Ciekawy jestem, jak to wyglądało właśnie u Was dzisiaj. I ostatnie pytanie dotyczące filmu, który najbardziej kojarzy Wam się ze świętami. Tutaj były dwie propozycje, tak jak w każdym poprzednim pytaniu. Był to Kevin sam w domu lub Listy DM. I jak można się było spodziewać, Kevin zostawił konkurencję daleko w tyle. 64% z Was woli Kevina samego w domu. Przez wiele lat byliśmy atakowani wręcz tym filmem i wiemy, że Kevin sam w domu bardzo dobrze sobie poradził. I teraz chcemy sprawdzić, jak sam w domu poradził sobie ksiądz Leszek, który właśnie teraz podzieli się z nami słowem. Także posłuchajmy. Posłuchajmy. Zapewne nie tak wyobrażaliśmy sobie nasze dzisiejsze nocne wigilijne nabożeństwo. W ogóle nie tak wyobrażaliśmy sobie te święta. Nie wolno nam spotykać się w większym gronie. Może zabrakło przy stole kogoś bliskiego, kto odszedł, kto choruje lub mieszka daleko od nas. Wiem, że dla wielu ludzi ten wieczór był mniej radosny, bo dzieci nie wróciły z zagranicy, bo nie wolno było nam przyjąć więcej niż 5 osób, bo przez Messengera czy przez Zooma trudno się rozmawia, trudno składać życzenia, trudno się przytula. Gdyby rok temu ktoś nam powiedział, że tak może wyglądać nasza rzeczywistość, z pewnością byśmy w to w ogóle nie uwierzyli. Świat pędził jak szalony, a my razem z nim. Wiecznie w pośpiechu, na nic nie mieliśmy czasu, gonieni terminami, ze spotkania na spotkanie, z narady na naradę. A potem nagle wszystko musiało zwolnić, zatrzymać się ze zgrzytem w biegu, jak nagle hamowany pociąg. A my, jak pasażerowie tego pociągu, rozglądamy się ze zdziwieniem, gdzie jesteśmy i pytamy zaskoczeni, co się stało? Dlaczego stoimy? No właśnie, na jakiej stacji zatrzymaliśmy się? Myślę, że każdy na innej, w zależności od tego, dokąd każdy z nas pędził. Zaskoczeni jesteśmy wszyscy, a przecież nie powinniśmy, bo naukowcy od dawna ostrzegali przed kolejną epidemią i mówili, że ta kolejna epidemia jest tylko kwestią najbliższych lat. Nawet statystyka i historia pokazują, że epidemie zdarzają się co pewien czas. Naukowcy, mądrzy ludzie ostrzegali, ale niewielu ich słuchało. Taka postawa nie jest nowa. W Ewangelii Łukasza czytamy fragment, gdy Jezus rozmawia z uczniami o znakach końca świata. Ten tekst został wypowiedziany i spisany 2000 lat temu, a to oznacza, że od 2000 lat mamy sposobność, by się do tego przygotować. I co? Przygotowujemy się? Może jesteście zdziwieni. Może oczekiwaliście innego tekstu na ten wigilijny, szczególny wieczór. A tu ani słowa o narodzeniu Pana Jezusa, żadnej wzmianki o Betlejem i o tym, co się tam wydarzyło, lecz o powtórnym przyjściu Pana Jezusa i o końcu tego świata. Czy jednak czasy nie są na tyle poważne, że nie tyle powinniśmy patrzeć w dół, do żłobka, ale wpatrywać się w górę? W górę, bo stamtąd, jak zapowiedział Pan Jezus, On po raz drugi przyjdzie. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, w 27 i 28 wierszu czytamy. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.
W czasach Jezusa Izraelitom, a także poprzednim pokoleniom żyło się naprawdę trudno. Byli ciemiężeni nie tylko rzymską okupacją, ale i sterani codziennym życiem. Żyli w ciemności. Wyczekiwali więc na obiecanego Mesjasza. Prorok Izajasz wyraził to następująco kilkaset lat wcześniej. Rozdział 9 proroctwa, wiersz 1. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Słowo ciemność w Starym Testamencie ma bardzo bogatą symbolikę i opisuje m.in. tych, którzy są skuci nędzą i żelazem. Między innymi o tym czytamy w Psalmie 107, wierszu 10. Wyrażenie to oznacza również krainę mroków i śmierci. Skomplikowana historia ludu Bożego pokazuje, że ponad 600 lat, aż do narodzenia Pana Jezusa, Bóg nie kontaktował się ze swoim narodem, nie dawał im, jak wcześniej, żadnych znaków. Izrael ponosił konsekwencje swojego nieposłuszeństwa, odejścia od Boga. Żył w ciemności zarówno duchowej, jak i politycznej. Aż do czasu, kiedy, jak zapowiada Izajasz w wierszu 14, 7 rozdziału, oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go Immanuel. Dwa rozdziały później, rozdział 9, wiersz 5. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. Kochani, my także żyjemy w trudnym czasie, zarówno politycznym, jak i duchowym. Czy w tym wszystkim coraz wyraźniej dostrzegamy oznaki zbliżającego się końca i powtórnego przyjścia Pana Jezusa? Czy czekamy na Mesjasza, na Zbawiciela? Myślę, że gdy Jezus mówił uczniom o znakach końca świata, musieli mieć ciarki na plecach, podobnie jak my, gdy czytamy o tym, co się stanie, bo te słowa mogą budzić naprawdę grozę. Tym bardziej w nas, gdy mamy przed oczyma obrazy tsunami, potężnych kataklizmów czy walących się wież w Nowym Jorku. Uczniowie też na co dzień spotykali uzbrojonych żołnierzy rzymskich. Nieraz pewnie widzieli stojące przy drodze krzyże ze skazańcami. Ale Jezus nie mówi: bójcie się, schowajcie się, ja was znajdę, gdy przyjdę. Nie. On mówiąc: ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się, gdy się to zacznie dziać. Jezus daje nam polecenie. Wyprostujcie się i podnieście wasze głowy. Nie bójcie się. Nie obawiajcie się. Wyprostujcie się i podnieście wasze głowy. W poczuciu zagrożenia nasze ciało automatycznie się kuli. Głowa się chowa w ramionach, pochyla się w dół, chcąc się osłonić przed czymś, co może nagle się wydarzyć. A Pan Jezus, zachęcając swoich uczniów, mówi, że powinni wyprostować się oni i podnieść głowę. W oryginale greckim występuje tu rzadko używany czasownik anakypto, to znaczy stanąć prosto, wyprostować się, co oznacza dwie rzeczy. Pierwsza, zajęcie postawy wolnej od bólu fizycznego. O czymś takim czytamy 9 rozdziałów wcześniej w Ewangelii Łukasza, w historii o uzdrowieniu kobiety, która chorowała 18 lat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. Ale jest drugie znaczenie. Słowo to może również wyrażać śmiałość i pozytywnie, właściwie rozumianą pewność siebie w relacjach z innymi ludźmi, w tym także, a może przede wszystkim, wobec Boga.
Sens tego słowa uzupełnia wyrażenie podnieść głowę, które jeszcze bardziej symbolizuje śmiałość, odwagę i pewność swego bezpieczeństwa. Źródłem takiej postawy jest pokładanie ufności, ale nie w samym sobie, nie w swoich talentach, nie w swojej mądrości czy statusie, ale w tym, że zbliża się nasze odkupienie, które jest w naszym Panu. I to jest powód do największej radości. Czy wszyscy mamy takie powody, by się cieszyć? Bo wiemy, że należymy do Pana Jezusa i dlatego możemy mieć odwagę, by podnosić swoje głowy i patrzeć ze spokojem na powracającego Pana. Dałby Pan, żeby tak było. Pan Jezus powiedział, dlaczego przyszedł na świat. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale, w wierszu 46 i 47 czytam według tłumaczenia słowa życia. Przyszedłem jako światłość, aby oświecić ten ciemny świat i aby wszyscy, którzy we mnie pokładali swą ufność, nie błądzili już w ciemnościach. Przyszedłem bowiem zbawić świat, a nie go potępić. Dlatego dzisiaj, choć po ludzku moglibyśmy ubolewać, że te święta nie są takie jak zawsze, że co to za radość w dobie maseczek czy utrzymywania społecznego dystansu. Pan Jezus mówi nam zupełnie coś innego. Wyprostujcie się i podnieście wasze głowy. Patrzcie w górę, nie pod wasze nogi, ale w górę. Podnieście w górę głowę, wyprostujcie się, uzdrowieni fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Macie ku temu konkretne argumenty. Przecież należycie do mnie. Nie musicie się już więcej niczego bać. Przyszedłem w końcu po to, aby was wybawić. Wstańcie, nie bójcie się, ja naprawdę się zbliżam. Z mojej perspektywy wszystko wygląda zupełnie inaczej. Niech Bóg każdego z nas błogosławi. Chciałem złamać się opłatkiem tradycji, stanie się zadość. I łamiąc się tym opłatkiem, chciałbym wam życzyć spokojnych, pełnych Bożej radości i Bożej obecności świąt Narodzenia Pana Jezusa. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Panie Jezu, dziękujemy ci za to, że zszedłeś na ziemię. Dziękujemy ci, że miałeś świadomość, że bez ciebie nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z życiem, z problemami, z doświadczeniami. Dziękujemy ci, że możemy przeżywać taki błogosławiony, radosny czas. Dziękujemy ci, że nie tylko możemy cieszyć się tym, co wydarzyło się przed 2000 lat, ale że patrząc z ufnością, z nadzieją, możemy, Panie, oczekiwać na powtórne twoje przyjście i możemy cieszyć się na czas, który będziemy mogli spędzać z tobą w wieczności. Chcemy, Panie, błogosławić twoje święte imię. Tak samo, Panie, jak je chcę błogosławić wszystkich moich kochanych, gdziekolwiek się znajdują. Panie, proszę cię, żebyś błogosławił cały nasz zbór, abyś błogosławił wszystkie twoje dzieci, abyśmy pomimo tych złożonych sytuacji, trudności, umieli się cieszyć, a przede wszystkim, Panie, aby podstawą tej radości, abyś ty sam był i ty jesteś sam jako wspaniały, cieszący się, oczekujący na nas Zbawiciel. Weź sobie chwałę, uwielbienie, a modlę się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Niech wam błogosławi i niechaj was strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Brzmią
która płynie w dal. Niechaj każde z serca śpiewa pieśni chwał. Chrystus się narodził, ciesz się każdy ciesz. Wielki, mały, witać Pana prędko śpiesz. Zaśpiewajcie już do domu pieśń. Chwalcie Boga, dajcie Jemu cześć. Śpiewajcie o łasce, śpiewajcie Mu wraz. Sławcie dobroć Boga, sławcie w każdy czas. Rozśpiewa Panu aż w najdalszy wiek. On jest Bogiem naszym, Panem naszych dróg. On królować będzie, przed Nim zadrży wróg. Zaśpiewajcie już do domu pieśń. Chwalcie Boga, dajcie Jemu cześć. Śpiewajcie o łasce, śpiewajcie Mu was. Sławcie do Kuba, to jest, z tym śpiewem nam troszeczkę tak nie szło. Ja wprawdzie gram jeszcze na gitarze, ale może byś wziął saksofon. Częściej by się nam przydał. No, mogę spróbować, aczkolwiek nie gwarantuję dobrych rezultatów, niestety. Wierzymy, że mieliście razem z nami bardzo dobry czas. Powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze czeka nas niespodzianka, o której mówiliśmy wcześniej, ale zanim to mamy jedno ogłoszenie. Tak, chcemy Was bardzo serdecznie zaprosić na jutrzejsze nabożeństwo. Nabożeństwo w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Zaczynamy jak zawsze o godzinie 10:15. A słowem podzieli się biskup naszego kościoła, ksiądz Jerzy Samiec. Tak, dokładnie. I chcemy jeszcze powiedzieć, że w ramach panujących obostrzeń jesteśmy zobowiązani do tego, żeby po prostu zachowywać się zdroworozsądkowo. Zachęcamy do tego, żebyście wzięli ze sobą maseczki, jeśli wybieracie się do kościoła, i pamiętali o dystansie. Ale przede wszystkim chcemy Was zachęcić do tego, żeby wziąć udział w nabożeństwie online. Dajcie znać swoim znajomym, niech nas ogląda jeszcze więcej niż do tej pory. Będziemy na YouTubie, Facebooku i naszej stronie parafialnej, zresztą tak jak zawsze, dlatego śmiało możecie dołączyć 10:15. A teraz już niespodzianka. Nasza rada parafialna przygotowała dla nas specjalne życzenia i przedstawi je w formie filmiku. Zobaczmy. Witamy Was w Wigilię Bożego Narodzenia. Chcemy Wam wszystkim złożyć gorące i szczere życzenia. Przede wszystkim radości, że Chrystus Pan się narodził i świat żyjący w grzechu z niewoli wyswobodził. Wiary wielkiej na co dzień, wszak ona w góry przynosi. Nie zostawi Bóg bez odpowiedzi tego, który serce prosi. Nadziei nieustającej, bo bez niej życie sen straci. I nie ma znaczenia, czy ludzie biedni, czy bogaci. Miłości prawdziwej, wielkiej, którą pokochasz innych, nie będziesz szukał odwetu, nie będziesz szukał winnych. Pokoju, który przynosi sercu i duszy ukojenie. Codziennej życia gonitwie On daje nam wytchnienie. Szczerości, aż do bólu, byś dobre miał relacje. Nie staraj się na wierzchu mieć zawsze swoją rację. Oddania, które sprawi, że również inni ludzie pocieszą Cię, docenią w codziennym życia trudzie. Pokory, która dzisiaj tak bardzo nie jest w modzie, a raczej duma, pycha, widoczne są w narodzie. Troski o bliźniego, by nie był Ci obojętny, samotny, schorowany, a zwłaszcza niemajętny. Zdrowia, które dzisiaj szczególnie Ci się przyda, byś nie bał się jak inni pandemii COVID-a. Ufności, mimo wszystko, że Pan Bóg ma w swej pieczy, ma o nas swe staranie, dotyka, wzmacnia, leczy. Błogosławieństwa wiele, z nim łatwiej jest przeżycie. Bóg obietnicę spełnia,
obdarzy Cię obficie. Zachwytuj tym, co wokół, niech zawsze Cię otacza. Podziwiaj piękno świata, co z góry się roztacza. I łaski Bożej zawsze na wszystkie Twoje sprawy, lecz Ty dla innych również bądź dobry i łaskawy. Spełnienia w tym, co robisz, byś nigdy nie żałował decyzji lub braku, wierności zaś dochował. Wdzięczności całym sercem za rzeczy wielkie i małe, dla ludzi bądź serdeczny, zaś Bogu oddaj chwałę. I to już praktycznie wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Pozwólcie, że podziękujemy każdej osobie, która przyczyniła się, że mogliście oglądać nas w takiej formie. Dziękujemy zespołowi Cześć i całej grupie uwielbiającej. Dziękujemy Julce, która przygotowała dla nas filmik. Dziękujemy Studiu DR. Dziękujemy naszej parafii, a szczególnie księdzu Leszkowi i pani Marcie. Dziękujemy całej Radzie Parafialnej. Dziękujemy Kamilowi i całej ekipie technicznej, która nagrywała zespół. I bardzo, bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Ja dziękuję Tobie, Kuba. Dzięki, Mateusz. Nawzajem. Nawzajem. Widzimy się jutro o 10:15. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.